Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Podstawka i zaczynamy przegląd wiadomości. Dzień dobry. Dziś rozpoczniemy od afery, jaka wybuchła w Europarlamencie, a dotyczy TVP. Żona Adamowicza w bardzo kontrowersyjnych słowach wypowiedziała się właśnie o tej stacji. Ale to nie koniec afer na polskiej scenie, ponieważ Gazeta Polska rozwścieczyła co niektórych swoją krzyżówką. Następnie powiemy o jednej, przynajmniej pozornie, pozytywnej wiadomości. Być może uniezależnimy się od Gazpromu. Łowca nastolatek Krystek stanął przed sądem, a policji rosną statystyki. Już w tym roku wejdzie ustawa Mama 4+, czyli emerytura dla matek z czwórką dzieci. A na koniec w ramach naukowej ciekawostki dnia zobaczycie animację NASA, uświadamiającą trochę, czym jest prędkość światła. I zanim zaczniemy, przypominam Wam wszystkim o naszym drugim kanale Bądź na bieżąco Ekstra z szybkimi 90-sekundowymi newsami. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, klikajcie tutaj i koniecznie go zasubskrybujcie, ponieważ tam pojawia się dużo więcej informacji. A tymczasem już nie przedłużam i zaczynamy pierwszy temat. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego zajęła się polskimi sprawami. Dyskusję zdominowała ostra wymiana zdań między europosłami z PiS i Platformy Obywatelskiej. We wtorek europosłowie rozpatrywali petycję autorstwa Piotra Owczarskiego, byłego pracownika TVP, który został zwolniony w 2017 roku. Przekonywał, że pracę stracił z powodu nagonki politycznej na dziennikarzy, którzy nie popierają linii ideologicznej obecnych władz Polski. Owczarski mówił w Parlamencie Europejskim, że 3 lata temu telewizja publiczna została brutalnie przejęta przez rząd, a niezależność dziennikarską zdeptano. Jego zdaniem TVP stosuje język nienawiści i jako przykład przywołał nagonkę na prezydenta Gdańska. W TVP szczuje się i atakuje wybranych polityków. Przez kilka miesięcy TVP pastwiła się nad Pawłem Adamowiczem, przekonywał Owczarski. Według jego relacji w telewizji publicznej inwigiluje się pracowników, a ich orientacje seksualne wykorzystuje w wewnętrznych rozgrywkach. W kontrze do Piotra Owczarskiego wystąpił europoseł PiS Kosma Złotowski. Mówił, że wersja przedstawiona przez byłego pracownika TVP to nieprawdziwa karykatura telewizji. Natomiast europosłowi PO Jarosławowi Wałęsie, który również uczestniczył w dyskusji, Złotowski wytknął rywalizację z Adamowiczem podczas jesiennej kampanii samorządowej. Rozpatrywanie petycji zamieniło się szybko w debatę między europosłami PiS oraz PO na temat winnych językowi nienawiści, a nawet na temat sposobu relacjonowania w TVP okoliczności morderstwa i pogrzebu prezydenta Gdańska, informuje polska redakcja Deutsche Welle. Komisja Petycji zdecydowała, że skarga Owczarskiego zostaje otwarta i europosłowie mogą do niej wracać. Będzie także przekazana do Europarlamentarnej Komisji do Spraw Kultury, a co więcej, Komisja Europejska będzie teraz bacznie przyglądać się polskim mediom, kontrolować je i zgłaszać wszelkie naruszenia w sprawie mowy nienawiści do Parlamentu Europejskiego. Czyli w skrócie, cenzura w polskich mediach dopiero się rozpoczyna. A na pewno nie pomaga temu komentarz żony Pawła Adamowicza. Magdalena Adamowicz nie ma wątpliwości, że to, co stało się na gdańskiej scenie w Ośpu, to wynik nagonki na jej męża, którą przeprowadzała m.in. telewizja publiczna. To jest współodpowiedzialność TVP, mówi w wywiadzie dla portalu Onet.pl. Wdowa po Pawle Adamowiczu jest przekonana o tym, że do ataku Stefana W. na jej męża przyczyniła się właśnie nagonka, jaką przeprowadzono wobec jej męża oraz klimat nienawiści, który od jakiegoś czasu dominuje w przestrzeni publicznej. W ostatnich latach w podobny sposób niszczono wielu ludzi, choćby Andrzeja Wajdę. Robiła to obecna władza, która ma instrumenty prześladowania i niszczenia ludzi, powiedziała w rozmowie z Andrzejem Stankiewiczem Magdalena Adamowicz. Żona zmarłego prezydenta Gdańska dodaje, że przestępstwa z nienawiści, takie jak wieszanie portretów polityków na szubienicach, nie są ścigane przez prokuraturę z powodu jej ręcznego sterowania przez polityków władzy. Nie było woli politycznej, żeby takie przestępstwa były ścigane. To dodawało narodowcom wiary w siebie. Władza dała im do zrozumienia, że mogą iść dalej i robić więcej, powiedziała. Według niej brak reakcji prokuratury wywołało dalszą agresję i falę nienawiści, co przyczyniło się do ataku na Pawła Adamowicza. Jako współwinną tragedii Adamowicz wskazuje TVP. Ci, którzy atakowali męża, to nie byli dziennikarze. Ci ludzie nie zasługują na takie określenie. Jeden z takich ludzi wielokrotnie biegał za Pawłem po mieście wykrzykując obelgi. Przychodził również do pracy mojej mamy, strasząc jej pracowników. Mama musiała uciekać tylnymi drzwiami. To mają być media publiczne? Stwierdziła. Nie boi się także pozwu ze strony
telewizji publicznej za te słowa. Trudno, niechaj mnie także pozywa. To jest odpowiedzialność TVP, ja tak uważam. Mowa nienawiści, sposób pokazywania wpłynął na to, że zabójca wybrał Pawła na ofiarę. Mojego męża zabiły słowa, przekonuje Adamowicz. W dalszej części wywiadu żona Pawła Adamowicza wspomina również o Jarosławie Kaczyńskim oraz o tym, że PiS bardzo się go bał, ponieważ był potężną kartą w rękach opozycji. Jak niestosowny by tutaj nie był mój komentarz, no to żona Pawła Adamowicza faktycznie nie musi się bać tego pozwu, ponieważ czy wyobrażacie sobie, że w takiej sytuacji TVP mogłoby ją jeszcze pozwać? Oczywiście tej kobiecie nie można ujmować racji, bo faktycznie na stan psychiczny tamtego człowieka mogła wpłynąć jakaś nagonka medialna tej czy innej telewizji. Jednak też nie należy zapominać o tym, że TVP zawsze było w rękach władzy. I za poprzednich rządów również tak było. Tylko po prostu jedyne co się zmieniło to to, w którym kierunku idzie ta cała nagonka. Jeśli myślicie, że to już koniec tak kontrowersyjnych newsów, no to niestety jesteście w błędzie i zapraszam na jeszcze kolejny. W bieżącym numerze Gazety Polskiej ukazała się kolejna oburzająca krzyżówka Piotra Lisiewicza. Niektórzy dziennikarze i inni internauci skrytykowali to, że w opisach haseł są stwierdzenia takie jak pasożyt ludzki i czerwona menda z demonstracji KOD. Od dziś mogę czuć się autorem spełnionym, bo to rzadki przypadek, by plan twórcy powiódł się w 100%. Krzyżówka miała oburzać i oburza, skomentował Piotr Lisiewicz. Na krzyżówkę w numerze Gazety Polskiej, który pojawił się w sprzedaży w zeszłą środę, zwróciła uwagę na Facebooku Magda Fita z Dukaczewska. Przytoczyła najbardziej oburzające ją opisy haseł. Pasożyt ludzki, co po dodaniu jednej samogłoski staje się nudziarzem w czerwonych okularach. Samorządowiec z PO, co wspiera Rosjan w zablokowaniu przekopu Mierzei Wiślanej. Czerwona menda, znana z manifestacji KOD, co ogłosiła się reprezentantem nauczycieli. We wtorek o krzyżówce dyskutowali też niektórzy dziennikarze aktywni na Twitterze. Przerażające, skomentował Bartosz Węglarczyk z Onetu. Gimnastyka umysłu. Mam nadzieję, że autor nie zapomniał się porozciągać na koniec, napisał Paweł Wilkowicz ze Sport.pl. Obrzydliwe, oceniła Kataryna. Skandal i obrzydliwość. Jedynie tak można skomentować poziom krzyżówki w Gazecie Polskiej, w której znajdują się reklamy spółek Skarbu Państwa, m.in. PGNiG, Lotos, PKO, Energa, NBP. Skrytykowano na profilu twitterowym Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, dodając tak, mowa nienawiści. Cykl Oburzająca krzyżówka Piotra Lisiewicza ukazuje się w Gazecie Polskiej od września ubiegłego roku. Zazwyczaj opisy haseł zawierają dosadne oceny lub aluzje do wydarzeń politycznych i społecznych. Piotr Lisiewicz do krytycznych opinii o ostatniej krzyżówce odniósł się we wtorek po południu na portalu niezależna.pl. Wykpił to, że jako jedna z pierwszych oburzyła się Magda Fidas-Dukaczewska. Jestem tym niezwykle zaszczycony, bo kobieta, która została żoną szefa WSI, dawniej WSW, musi być damą o wrażliwości wręcz niezwykłej, gdyż jak wiadomo na samo słowo nienawiść, wrażliwcy z WSI mdleli z oburzenia, skomentował. Kpił też z tego, że hasłem opisywanym jako pasożyt ludzki niekoniecznie musi być owsiak. Wśród owych organizmów, co druga nazwa to mowa nienawiści. Tasiemiec uzbrojony, mowa nienawiści plus groźba fizyczna. Ten goryjec dwunastnicy, mowa nienawiści plus nieładna nazwa twarzy. Glista ludzka, mowa nienawiści plus odczłowieczenie, wyliczył. W listopadzie ubiegłego roku sprzedaż Gazety Polskiej spadła prawie o 15%, więc można odnieść wrażenie, że celowo sprowokowali opozycję do tego, aby ją zaatakować, ponieważ no teraz po tych atakach na pewno sprzedaż im wzrośnie. Ale co w ogóle sądzicie o tej całej krzyżówce? Czy jest to śmieszne, czy raczej niestosowne? Dajcie koniecznie znać w tej ankiecie, a my teraz idziemy dalej, bo kolejny temat będzie w końcu z tych przyjemnych. A przynajmniej pozornie. Za sprawą paliwa ze Stanów Zjednoczonych i Norwegii, do którego Polska będzie miała dostęp po 2022 roku, czasy dominacji Gazpromu zdają się bezpowrotnie mijać, zauważa dziennik Gazeta Prawna. Dziennik przypomina, że w ubiegłym tygodniu polskie górnictwo naftowe i gazownictwo uzyskało 3 koncesje na poszukiwanie złóż na Morzu Norweskim. To kolejny krok przybliżający firmę do celu, jakim jest przesył surowca przez budowany właśnie gazociąg Baltic Pipe. W gazecie czytamy, wcześniej pod koniec ubiegłego roku PGNiG
podpisało 20-letni kontrakt z amerykańską firmą Port Arthur LNG. Na jego mocy co roku kupi od Amerykanów 2 miliony ton LNG. W ciągu ostatnich 4 miesięcy zawarte zostały 3 takie kontrakty, co sprawia, że od 2023 roku PGNiG będzie mogło sprowadzić z USA co najmniej 7 milionów 450 tysięcy ton gazu skroplonego, czyli o ponad 10 miliardów metrów sześciennych po regazyfikacji. Amerykanie zapewniają DGP, że ich terminale eksportowe będą gotowe na czas. Podpisane do tej pory umowy oznaczają, że za 4 lata, kiedy przestanie już obowiązywać kontrakt jamalski z Gazpromem, będziemy mieli wystarczająco dużo możliwości, by nie sprowadzać błękitnego paliwa od Rosjan. Do 10 miliardów metrów sześciennych gazu z USA trzeba doliczyć 4 miliardy sześcienne wydobycia z krajowych złóż i 10 miliardów metrów sześciennych dzięki Baltic Pipe dotrą do nas z Norwegii. Przedstawiciele polskiego rządu zapewniają, że przygotowania do budowy rurociągu idą zgodnie z harmonogramem i surowiec będzie mógł nim popłynąć już w 2022 roku, pisze dziennik Gazeta Prawna. Aż ciśnie się na usta z deszczu pod rynnę. Uniezależnimy się od Rosjan, ale uzależnimy się od Stanów Zjednoczonych. No zajebiście. Ale jeśli już tak doszukiwać się dobrych stron w tym wszystkim, no to jeśli Rosja się nie wycofa ze sprzedaży gazu dla Polski, no to faktycznie będzie tutaj przynajmniej zdrowa konkurencja. A i być może wpłynie to na ceny, ale wiem, raczej są marne na to szanse. I jak jest waszym zdaniem? Czy lepiej brać gaz od Ruska, czy od Amerykańca? Dajcie koniecznie znać w tej ankiecie, a my lecimy dalej. Krystek i łowca nastolatek. Mężczyzna odpowiada za szereg przestępstw seksualnych, których ofiarami padło kilkadziesiąt młodych kobiet. Wszystko wskazuje na to, że proces ten w całości będzie toczył się za zamkniętymi drzwiami. To głównie ze względu na dobro pokrzywdzonych i mnóstwo intymnych szczegółów, które pojawiają się w tej sprawie. Krystian W. jest oskarżany o 40 przestępstw seksualnych. Jego ofiarami miały być 33 kobiety. 25 z nich nie miało skończonych 18 lat. 5 nie skończyło nawet 15 roku życia. W procesie tym oskarżone są również 4 inne osoby, w tym Marcin T., związany w przeszłości z jednym z sopockich klubów. On odpowiedzieć ma za 5 przestępstw przeciwko wolności seksualnej, w tym za stosunek za pieniądze z osobą poniżej 15 roku życia. Na ławie oskarżonych mają także zasiąść Jakub K., oskarżony o przestępstwa seksualne, oraz Krzysztof L. i Sebastian Ż., którym przedstawiono już zarzuty związane z nakłanianiem do składania fałszywych zeznań. Dobrą informacją w tym przypadku także jest to, że w ubiegłym roku skuteczność policji w wykrywaniu tego typu przestępstw wynosiła prawie 96%, a co trzeci przyłapany był na gorącym uczynku. Ale jeśli już mówimy o przyszłości, no to tak klaruje się lepiej dla co niektórych matek. Termin wejścia w życie tej ustawy. Rząd przyjął projekt Mama 4+, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym przewiduje, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej 4 dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. O świadczenie będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. W niektórych przypadkach świadczenie będzie przysługiwało także ojcom po osiągnięciu 65 roku życia. Świadczenie będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej. To świadczenie będzie przysługiwało osobom, które nie pracują i nie mają niezbędnych środków utrzymania albo mają prawo do emerytury, ale ta emerytura jest niższa niż minimalna, która od 1 marca będzie wynosiła 1100 zł. Szacujemy, że to świadczenie będzie mogło otrzymać 65 tysięcy osób, które nie wypracowały tego stażu i 20 800 osób, które już pobierały emeryturę, ale jest ona niższa niż minimalna. Wówczas ta emerytura będzie uzupełniona do kwoty 1100 zł brutto, mówiła szefowa MRP IPS Elżbieta Rafalska. Ustawy wyznaczone jest na 1 marca tego roku. I z jednej strony można by rzec dobrze, że matkom z czwórką dzieci będzie się teraz żyło lepiej. Z drugiej strony, jak to jest żyć lepiej za 1100 zł brutto emerytury, czyli jakieś 850-900 zł na rękę? A z trzeciej strony, jeśli taka jest, no to poszkodowane są w tym przypadku wszystkie te matki czwórki dzieci, które musiały ostro zasuwać na to, żeby taką emeryturę w ogóle sobie wyrobić, a inne matki dostaną to zupełnie za darmo od rządu. Jak jest waszym zdaniem? Dobra ustawa czy patologia? A może po prostu coś wypadałoby w tej ustawie zmienić, bo w samych korzeniach z założenia jest dobra? Czekam na waszą opinię w komentarzach, chętnie z wami podyskutuję, a tymczasem ruszamy już do ostatniego tematu. Naukowa ciekawostka dnia.
Zagadnienia związane z kosmosem są często zagadką dla ludzi, a język naukowy nie jest zbyt łatwy do przetworzenia. Z pomocą przychodzi NASA, która postanowiła za pomocą prostej animacji wytłumaczyć, czym jest prędkość światła. Prędkość światła w próżni wynosi 299 792 km na sekundę. Jest to niewiarygodnie duża wartość, jednak nie jest aż tak ogromna. A o co chodzi? Chodzi o czas, jaki zajęłoby dotarcie do innej planety w Układzie Słonecznym. Aby pokazać to, jak ogranicza nas prędkość światła, naukowiec z Centrum Lotów Kosmicznych przygotował kilka prostych animacji, które pokazują, jak powolne są fotony. Niby szybko, a wciąż wolno. Nie ma co, animacja choć prosta, to jednak daje do myślenia. Bo przecież Ziemia jest płaska. I zanim zakończymy standardowo, drętwy suchar. Mamo, mamo, mogę ciasteczko? Zwraca się dziecko do matki. Ależ oczywiście, są na stole, weź sobie. Ale mamo, ja nie mam rączek. Nie ma rączek, nie ma ciasteczek. I na tym zakończymy dzisiejszy przegląd wiadomości. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie o przedstawionych tematach i nie zapomnijcie, że prowadzimy także drugi kanał Bądź na bieżąco Ekstra, na które wrzucamy 90-sekundowe newsy nawet kilka razy dziennie. Jeśli nie chcecie przegapić tego, co się dzieje na świecie, koniecznie go zasubskrybujcie. Zaraz pojawią się ekrany końcowe i tam możecie kliknąć w jeden z nich. Tymczasem ja już się będę żegnał i do zobaczenia jak zawsze jutro lub pojutrze. Cześć!